Nasza ziemia jest pod kątem przy swoim miejscu? Nie. Ona się kręci wokół czego? Mądra, zapamiętajmy to. To jest najważniejsza informacja. Czego tak naprawdę dzisiaj się od Ciebie dowiemy o kosmosie? Dzisiaj dowiemy się przede wszystkim tego, czym jestem zainteresowany mojej pasji, czyli astrofotografii i całego spektrum przestrzeni kosmicznej, co jest wszystko związane, czyli różnego rodzaju misje, w których braliśmy udział, to co mnie pasjonuje, to co obserwuję na ciemnym niebie w nocy. Jakie projekty przeprowadzaliście tutaj w Turku? Tutaj w Turku przeprowadzaliśmy razem z moimi znajomymi projekty wysyłania piłeczek ping-pongowych w przestrzeń kosmiczną, czyli dosłownie, dokładnie w stratosferę, oraz pomoc przy informowaniu osób w całej Polsce, bo to był międzynarodowy projekt o misji, która nazywała się w skrócie wyślij swoją pierwszą satelitę w kosmos. Czyli był to projekt międzynarodowy, w której ludzie z całego świata mogli uczestniczyć w wysłaniu pierwszego mini satelity w przestrzeń kosmiczną. I oprócz tego cały czas pracujemy nad astrofotografią, udoskonalamy zdjęcia, poznajemy niebo oraz jego tajemnice. Powiedz mi w takim razie, gdzie tutaj w Turku albo w okolicach najlepiej, najwygodniej obserwować niebo? No mamy już swoje miejsca w okolicach Turku. Są to głównie miejsca, gdzie w lesie, gdzie korona drzew przysłania unę miasta, ale tak naprawdę każdy ma swoje jakieś miejsca, które się tym specjalizuje. Ja dokładnie teraz nie umiałbym wskazać. Zawsze te pozycje mamy zapisane sobie na mapie w postaci jakichś tam współrzędnych GPS, żeby zawsze nawet po ciemku do nich trafić. Ale muszą być to miejsca ciemne. Ale takie miejsca w okolicach Turku są. Tak, my przynajmniej mamy 5 czy 6 takich fajnych miejsc, gdzie zawsze do nich wracamy w różnym rodzaju porze roku. Czyli w zimę gdzie indziej troszeczkę, w lato gdzie indziej. Te gwiazdozbiory tam inaczej wyglądają i fajne zdjęcia można porobić. Jakiego sprzętu używacie? Takiego dostępnego dla amatorów, takich jak ja, czy może czegoś specjalistycznego? No ja jestem amatorem, można powiedzieć. Na początku tej drogi jestem, więc używamy sprzętu jak najbardziej dostępnego dla amatorów, czyli jakichś podstawowych teleskopów, które nie kosztują aż tak dużo pieniążków. W granicach 1000 złotych można kupić sobie już taki fajny teleskop z ramieniem, gdzie można wykonywać i obserwować te zdjęcia. Ale tak naprawdę zwykła lornetka może służyć do obserwacji tych zdjęć. A nawet zwykły smartfon z odpowiednią aplikacją może służyć do robienia naprawdę fajnych zdjęć czarnego nieba.